Cześć, witaj w lekcji kolejnej na temat vibrato. No i muszę się przyznać, że techniki te gitarowe, które teraz robimy, które teraz się zaczynają, uwielbiam, po prostu uwielbiam tą część gitarowego warsztatu, gitarowej frajdy. Dla mnie gitarowa frajda to jest właśnie granie tych różnych patentów, tappingów, vibrato, bendingów itd., itd. Dobra, co to jest vibrato? Vibrato to jest po prostu wibrowanie dźwięku. No i vibrata możemy mieć różnego rodzaju. Generalnie można by było podzielić je na dwa typy. Vibrato gęste, czyli duże wahania tego dźwięku, i rzadkie, czyli z mniejszą częstotliwością. Po prostu ten dźwięk wibruje słabiej, czy ten palec, który porusza struną, porusza się słabiej. Z dużą częstotliwością, czyli dużo, dużo tych drgań, to na przykład tak. Na przykład coś takiego, albo z wolną, z małą ilością tych drgań. Dobra, w skrócie, jak robić vibrato? Generalnie przy robieniu vibrato kciuk troszeczkę wyłazi. Dlaczego wyłazi? Wyłazi dlatego, że jeżeli sam kciuk jest tu z tyłu schowany, to troszeczkę gorzej nam jest opanować nad gryfem. Opanować gryf. Jeżeli kciuk troszeczkę wyjdzie, to on tam nam troszeczkę też ułatwi ułożenie nadgarstka, też w specjalny sposób ułożenie nadgarstka. Ułożenie nadgarstka polega, nadgarstka, czy tutaj samych palców, polega na tym, że ja zwykle robię tak, że jeżeli chcę zrobić vibrato na siódmym progu, to kładę pierwszy palec na szóstym, drugi palec na siódmym. Czyli mam wspomożyciela do robienia vibrata. I właśnie ten kciuk powoduje, że on przeciwstawia się palcom, tym dwóm palcom. Jeżeli robię vibrato, to zauważ, nie wiem, czy to da się tak wyraźnie pokazać, że ręka robi taki ruch. Nadgarstek lewej ręki. Jeżeli ja przyłożę palce, to one są sztywno i ja wydobywam samo to vibrato, wydobywam właśnie ruszając nadgarstkiem w ten sposób. Jak jeżeli tu poprowadzimy oś, to po prostu tu się rusza w ten sposób. Tu dokładam palce i się rusza tutaj. Mam nadzieję, że wszystko widać. O ten mały palec widać, jak on bryka. Mały palec bryka. Bo to nie jest tak, że poruszam palcem samym pierwszym albo samym drugim palcem i się vibrato robi. Właśnie nie. Niektórzy tak robią, że poruszają mu samym tym palcem, ale to jest bardzo też nieprzyjemne. Poza tym struna też troszeczkę musi, palec musi się siłować ze struną i to jest takie bardzo niefajne uczucie. Jak komuś wychodzi tak, to wspaniale. Jednak mimo wszystko zachęcam do tego, żeby robić właśnie tak ten ruch. Jeszcze raz pokażę. Ten ruch nadgarstka tutaj idzie do góry. Nadgarstek, dłoń idzie do góry. Jeżeli przyłożę palce, to uwaga, teraz bardzo strunę. Wszystko wychodzi z tego ruchu nadgarstka, ruchu dłoni do góry. Wszystkie te elementy, które tutaj zagrałem. Teraz można powiedzieć, dobra, fajnie, jeżeli te małe struny cienkie robimy w ten sposób, to drugie, czyli te najgrubsze, no to już ciężko robić, bo jeżeli najgrubsze złapię, to z nadgarstka już nie za bardzo wyjdzie ten dźwięk. Jeżeli robi cienki na grubej, to po prostu ja robię tak, że tymi dwoma palcami ściągam strunę w górę.
szóstą i piątą tak jakby. Ale już czwartą. Czwartą już robię według starego sposobu, co przed chwilą pokazywałem. Trzecią tak samo, drugą tak samo, pierwszą tak samo. No i właściwie tutaj teraz twoje zadanie byłoby takie, żeby już nauczyć się samemu, cofnij jeszcze raz do początku, poobserwuj jak to wygląda. Tylko bardzo właśnie istotne jest to, żeby wyćwiczyć te dwa sposoby. Ten jeden, właściwie cztery. Jeden to jest taki, że ruch nadgarstka na strunie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, a ruch palców w dół na strunie szóstej, piątej, czyli to są te dwie rzeczy. W zależności na której stronie to robimy. Natomiast druga rzecz to jest taka właśnie robienie szybszego i wolniejszego. Jeżeli dobrze wpadniemy w trans jakby robienia tego wibrata, to aż całym gryfem też trzęsie. Wiadomo, że gramy wolno, to też możemy gryfem jakby się siłować. Też wychodzi. Nad gaskiem też, dłonie też. Może chcemy szybko. Dłonią i przejrzymy gryfem. Bo jeżeli złapię w jednym miejscu na gryf, też wychodzi, tylko że z kolei, jeżeli bardziej staram się przejść gryfem, to ten dźwięk nie wychodzi. Tak dziwnie faluje, więc właściwie wtedy przy szybkim muszę i nadgarstek, i też ruszenie gryfem. To już taki bardzo specyficzny, trzeba dojść do tego, no bo też część gryfem teraz. Wojtas mówi, że mam część gryfem, jeżeli ja tutaj muszę palcami opanować, a jeszcze czepać gryfem. No właśnie to jest faktycznie dość ciężkie, ale spokojnie, ćwiczeniami wszystko, do wszystkiego dojdziemy. Dasz radę, na pewno dasz radę. Powoluśku ćwiczyć. Bardzo ważne jest to, jeszcze raz przypomnę, żeby mieć punkt wsparcia, wspomożyciela. Czasem nawet można zrobić tak, że złapać trzecim palcem, jeżeli mam zrobić wibrato na piątym progu, to trzeci na piątym, drugi na czwartym, pierwszy na trzecim. Też można zrobić, jeszcze podzielić te vibrato na jeszcze jedno, na mocniejsze albo słabsze, prawda, w sensie czy mocno wychylać. To już właściwie podchodzi pod bending, to już jest taka krucha granica między bendingiem a vibrato, prawda? Więc vibrato jest bardziej takim krótkim, szybkim drganiu dźwięku i niezbyt mocno, nie za dużo zwiększający tonację, nie za dużo zwiększający, pociągający strunę, bo wtedy już zaczynamy robić bending. Tak więc spróbuj to wszystko przećwiczyć, łącznie z ćwiczeniami do tej lekcji, no i widzimy się w następnej lekcji, także trzymaj się i do zobaczyska. Nie rób dalej lekcji, jeżeli nie wyćwiczysz tego. Także na razie, trzymaj się.